Witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Bartosz Kaczmarek i od 11 lat pracuję w klubie z Warszawy. Wiadomo, że ten klub miał różne nazwy, ale cały czas mieliśmy jeden cel. Dzisiaj chciałbym przeprowadzić dla was wykład, a zarazem porozmawiać z wami o tym, jak wykorzystać wiedzę analityka i jakie relacje są między statystykiem i zawodnikami. Tak jak już się dowiedziałem, jesteście trenerami na ogół drugiej ligi, więc domyślam się, że pełnicie wielofunkcyjne role, tak? Że nie każdy ma swojego statystyka, nie każdy ma asystenta. Chciałbym wam przedstawić, jak my jako klub z Warszawy przygotowujemy się do meczu, kolejnego meczu ligowego, jak to mniej więcej wygląda, jaki mamy timeline i też jak pracujemy z zawodnikami tak, żeby oni byli gotowi do tego spotkania. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to śmiało podnosimy rękę, pytamy. Jeżeli byłoby coś niejasne, to będę starał się, mam nadzieję, wyjaśnić. Jak nie, to myślę, że wyjaśnimy to wszyscy razem. Timeline do meczu. Jeżeli gramy takie spotkania, które są typowo weekendowe, czyli gramy sobota, niedziela, zawsze odbywamy jedno główne wideo z całą drużyną, które odbywa się dzień przed meczem. Czyli jeżeli gramy w sobotę, to wideo robimy, wiadomo, w piątek na tym wideo. Rozdajemy już game plany dla naszych zawodników. Przed dzień jeszcze meczu mamy specjalne takie, my to nazywamy korepetycje z rozgrywającymi, tak, że siadamy, spotykamy się na 30-60 minut i omawiamy strategię, jaką musimy przygotować na kolejny mecz oraz zajmujemy się naszą dystrybucją, żeby po prostu nasz rozgrywający był już bardzo dobrze przygotowany do tego spotkania. Co robimy na tym spotkaniu, będę mówił w kolejnych slajdach, więc mam nadzieję, że to troszkę bardziej rozjaśni całą tą sytuację. W dniu meczu robimy krótkie powtórkowe wideo dla drużyny, podstawowe rzeczy, które tam zawieramy, to dystrybucja oraz zagrywki drużyny przeciwnej. To jest właśnie już takie dwie rzeczy kluczowe dla nas w tym dniu. Czas trwania to też dosyć krótko, bo 30 minut. Staramy się nie robić długich odpraw ze względu na to, że jest znużenie zespołu, ekipa nie potrafi się skupić, zaczyna się ziewanie, dlatego ja też postaram dzisiaj się szybko uwinąć. Tutaj chciałem się z wami podzielić tym, co mniej więcej znajduje się na tym wideo przed meczem oraz na wideo w dniu meczu. Czyli na wideo przed meczem pokazujemy, kto jest naszym celem na zagrywce, omawiamy sytuacje, w których nasi zawodnicy, ci, którzy zagrywają z wyskoku, ci, którzy grają flota, na których przeciwnikach, których przyjmujących czy tam libero powinni się doskonale skupić. Omawiamy również dystrybucję, jest to na ogół 5 podstawowych takich głównych punktów plus jakieś tam drobne dodatkowe informacje, żeby ci bardziej pojęci zawodnicy mogli sobie przyswoić i wykorzystać to w trakcie meczu. Omawiamy również kierunki ataków. W dniu meczu to już jest naprawdę, ta pierwsza część jest, to wszystko jest przyspieszone. Wchodzimy w 5 głównych punktów dystrybucji, główne kierunki ataków i przechodzimy do zagrywki. Tu mamy cytaty znanych ludzi. Paweł Zagumny był dla mnie pierwszą osobą, pierwszym rozgrywającym, od którego najwięcej się nauczyłem. I to była pierwsza osoba, która najwięcej wymagała. Ta sytuacja miała miejsce podczas jednych z odpraw wideo, gdzie zawsze to były czasy Kuby Bednaruka w Warszawie, czasy Michała Filipa, Łukasza Łapszyńskiego, Maćka Olenderka. I była taka sytuacja, że siedzimy sobie na odprawie wideo i wiadomo, że jak to młodzi, aby szybciej, tak? Pokazuj tylko nam, jak zagrywa, podrzut, miejsce, gdzie leci ta zagrywka i tyle. No i w pewnym momencie właśnie odzywa się Paweł i ja go nie widziałem w ogóle, że on przyszedł na tą odprawę, bo zawsze byli tylko przyjmujący. No i od tamtej pory zawsze zwracam uwagę, kto przychodzi na odprawę i czego wymaga ode mnie. Dlatego myślę, że powinniśmy poznać zawodników, z którymi pracujemy. Do tej pory w swojej krótkiej przygodzie z siatkówką miałem takie typy rozgrywających. Był zawsze jeden rozgrywający, czyli rozgrywający A, który chętnie z nami współpracował. Słuchał rad i wskazówek, dawał się prowadzić i dużo pytał. To był najlepszy, to był zawsze najlepsza osoba do pracy, z którą się miło pracuje, bo ona sama chętnie przychodziła, sama pytała, dużo oczekiwała ode mnie i też dzięki temu mi się łatwiej pracowało. Powiedziałem, że ten czas, który poświęcam na analizę, na to wszystko, to nie jest po prostu wyrzucony w błoto. Zdarzyły się też również takie osoby, które
po prostu mówiły tak, tak, rozumiem, rozumiem, ale przychodziły takie sytuacje co do meczu, że miał grać dużo pierwszego tempa, a nie grał w ogóle pierwszego tempa, tylko grał skrzydło lewe, prawe. Co oczywiście przekładało się gorzej na nasze wyniki w czasie meczu. I co wtedy robił drugi rozgrywający? Na ogół ten drugi rozgrywający, wiadomo, trochę młodsza osoba, mniej doświadczona, nie wiem jak jest w waszych klubach, ale do tej pory nie zdarzyło mi się tak, że drugi rozgrywający z własnej woli przyszedł do mnie i o coś mnie spytał. Na ogół to było ok, jeżeli robiliśmy, bo też prezentowaliśmy różne formy na odprawach. Raz robiliśmy tak, że cała drużyna siedziała i wszystkim pokazywaliśmy strategię ataku, tak? Czyli to, co robi dany środkowy, czyli czy się porusza za środkowym, czy go śledzi, co może nie do końca było ok, bo nie wszystkich to interesowało. Więc od tamtej pory tak jakby poświęcamy czas dla rozgrywających osobno i też właśnie zdziwiło mnie to, że raczej ten drugi rozgrywający to było wystarczające informacje na głównej odprawie. Albo był taki, który w ogóle o nic nie pytał, nic nie pamiętał z odprawy, nie przychodził na odprawę dla rozgrywających i w czasie meczu nic go nie interesowało. Wpuszczaliśmy go na boisko, a on nie wiedział, co ma grać. Następnym takim krótkim pod tematem to wybór odpowiednich spotkań do tej naszej analizy. Wiadomo, że powszechnie się mówi, że analiza powinna się składać od 5 do 7 spotkań, tak? Ale zawsze to jest 5-7 spotkań. Czy to są zawsze 5 ostatnich spotkań? No nie zawsze. Przynajmniej z naszej strony. My tutaj jako przykład chciałem podać mecze, które mieliśmy do wyboru przed playoffami z drużyną z Kędzierzyna. Wiadomo, że te, które są oznaczone, to są te, które wybraliśmy, tak? Wybraliśmy po prostu spotkania z silniejszymi ekipami. Czemu nie decydowaliśmy się na drużynę z Katowic, Suwałk i Radomia? Ze względu na to, że były straszne tam rotacje personalne, tak? Raz grał drugi rozgrywający z podstawowymi atakującymi, później grał Janusz z Klutem. Strasznie było tam zamieszanie. Więc do głównej analizy zdecydowaliśmy się na wybór po prostu tych odpowiednich spotkań. Teraz przejdziemy do pracy właśnie z rozgrywającymi, czyli zajmujemy się analizą tych 5-7 ostatnich spotkań przeciwnika i to, co analizujemy tutaj na samym początku, to będzie ruch środkowych drużyny przeciwnika, czyli to jest tak jakby podstawa taktyki na mecz dla naszego rozgrywającego. Czyli zaczynamy od analizy liczb bloku. Tutaj mamy też przykład 4 spotkań akurat drużyny projektu Warszawa. Mieliśmy 4 mecze z Kędzierzynem, to jest akurat faza już po playoffach. Taka prosta, podstawowa analiza, jaką robimy z rozgrywającym, którą może zrobić dowolny, każdy sam rozgrywający. Oczywiście, jeżeli ma przygotowane mecze, zeskautowane, wiem, że w drugiej lidze to nie zawsze może się udać. Ale podstawowa taka rzecz, czyli po prostu patrzymy sobie na najlepszego blokującego, czyli numer 12 Szalpuk i 7 Tilly, bloki drużyny. Kiedyś Andrea Anastazji powiedział, że miał taką zasadę, że najfajniej by było stosować taki system 6-3-3. 6 obron na set, 3 wybloki i 3 bloki. No tutaj mniej więcej my się tam mieścimy, jesteśmy 2-2-1 chyba. Czy 2-2 bloki na set. Tutaj też nam mniej więcej brakuje, w obronie byliśmy lepsi w tym spotkaniu. Następną, co analizujemy, to efektywność bloku, tak? Czyli patrzymy, szukamy sobie gości, których efektywność bloku już jest na minusie oraz liczba bloków, blockout jest największa. Jak już przeanalizujemy taki główny obraz tego bloku, już mamy jakieś tam notatki, wiemy, że ci blokują słabo, ale to staramy się znaleźć też sytuację, których blokują słabo, tak? Czyli musimy wyjść z takich rozwiązań jak normalnie granie swojego side-outu oraz granie piłki na highballu. Więc kolejną rzeczą jest analiza bloku z podziałem na rodzaje piłki. Zaczynamy. Od góry mamy highball, tutaj mamy pipa, tu mamy blok pierwszego tempa. Czyli żeby już tak też nie przedłużać, pokażę tylko szybko na przykładzie. Mieliśmy 14 bloków na highballu w tych 4 spotkaniach, ale niestety kolega Weber na minus 50% efektywności. Czyli od razu przeciwnik, znając takie liczby, powinien wiedzieć, że w trudnych sytuacjach warto iść przez popalucha Webera albo gdzieś próbować zagrać sobie z nim blockout.
Jeszcze kolejna rzecz, na przykład gdy przeciwnik grał pierwsze tempo, no to nasz środkowy Kowalczyk miał 53% na efektywności, 67% to były piłki blockout, więc mamy już jakiś taki mniej więcej pierwszy zarys, co możemy wykorzystać w kolejnym meczu. Jak już wiemy, jak mniej więcej główny zarys, czyli wiemy, jak blokują, kto blokuje najgorzej na highballu, kto blokuje na quicku, jak blokują nasi środkowi, możemy sobie analizować, przechodzimy do wideo i teraz co, na czym się skupiamy na wideo. Przede wszystkim oglądamy wszystkich środkowych, czyli jeżeli jest czterech środkowych w drużynie i mamy na to materiały, patrzymy, jak po przyjęciu perfekcyjnym, czyli albo tym pozytywnym, czyli perfect plus, w zależności od bazy. Czy mniej więcej kojarzycie te bazy? K1, K7, KM, tak? Oznaczenia baz. Czyli K1 to jest po prostu zwykła piłka, gdy rozgrywający woła środkowego blisko. K7, gdy idzie dalej przesunięty. K2, czyli woła krótką z tyłu. KM to jest, gdy jest dogranie do dwójeczki. KP, dogranie do czwóreczki, tak? Czyli zaczynamy po prostu oglądanie wideo, patrzymy sobie każdego z tych środkowych, po kolei lecimy wszystkie jego reakcje po pozytywnym przyjęciu i robimy sobie notatki. Tak jakby, jeżeli zrobimy sobie dobre notatki, to da nam to odpowiedź, że na przykład skakał tylko przy drużynie, która dużo gra pierwszego tempa, skakał przy poszczególnych środkowych, skakał tylko na środku boiska, więc to wszystko jesteśmy w stanie sobie zobaczyć. Później patrzymy również do grania do stref drugiej i do czwartej, jak ten środkowy się przemieszcza, czy idzie za rozgrywającym, czy woli sobie zostać na środku boiska, bo są różne szkoły dla środkowych, ale też dodatkowo jest tak, że zależy to od dystrybucji z poprzednich spotkań, od danego rozgrywającego. Wszystkie tak jakby informacje, które jesteśmy w stanie zebrać, czyli jeżeli już mamy mecz sparingowy, jeżeli mamy mecz z pierwszej kolejki, to wszystko oglądamy i analizujemy. I wiemy też, że na przykład w meczu z nami skakali tylko do Piotrka Nowakowskiego, tak? Do Andrzeja Wrony nie skakali. I to wszystko w stanie jesteśmy przekazać chłopakom i przekazujemy też to naszemu rozgrywającemu, który wiemy, ok, w tym meczu będzie tak, że dużo skakali na przykład do Piotrka Nowakowskiego, gdy szedł bardzo blisko rozgrywającego. Spróbujmy może rozciągnąć grę, jak będą go śledzić, wtedy mamy odjazd na prawym skrzydle i możemy go wykorzystać. Wszystko staramy się tak jakby przeanalizować. Dodatkowo jeszcze obserwujemy reakcje środkowych, reakcje skrzydłowych w zależności od tego, czy atakujący drużyny przeciwnej jest z pierwszej linii, czy też z drugiej. Wiadomo, na ogół się tak przyjęło, że jeżeli atakujący jest z drugiej linii, to ten skrzydłowy, który jest na pozycji numer 4, mógłby pomagać do pierwszego tempa, tak? To też jest bardzo ważna wiadomość dla naszego rozgrywającego. W którym miejscu na boisku warto grać to pierwsze tempo, bo to też nie może być tak, że to pierwsze tempo powinno nam całkowicie zniknąć, ale jesteśmy w stanie na przykład zagrać pierwsze tempo z haczykiem, czyli przesunąć naszego środkowego troszkę dalej, w sytuacji, gdy jesteśmy na samym środku boiska, tak? Bo wtedy nie będziemy już mieli tej pomocy, albo zagrać w ogóle siódemki, bo na przykład na drugim skrzydle mamy niskiego rozgrywacza. Tak? I wtedy wiemy, że tamtej pomocy raczej nie powinniśmy się spodziewać. Następnie przechodzimy do naszej dystrybucji. Tutaj krótkie filmiki z oznaczeniem właśnie, co to jest ta krótka blisko. Tutaj od razu już pierwsza notatka, że Kowalczyk skacze do pierwszego tempa. Oczywiście takie miał zadanie. Tutaj mamy krótką przesuniętą. Widzimy, że Piciu się przesuwa. Czyli od razu może ta informacja pójść do rozgrywającego, że jeżeli będziesz grał 7, będzie Nowakowski, duże prawdopodobieństwo, że będzie śledził, tak? Mamy też Firleja, który czasem stara się pomóc do tej siódemki, ale niestety ze względu na parametry później jest spóźniony na skrzydło. Dogranie do dwójki, widzimy, że skoczył, bardzo dobrym rozwiązaniem byłby na przykład pipe tutaj w miarę możliwości, jeżeli możemy to zagrać, ale lecimy po prostu tak po kolei wszystkie warianty, czyli najpierw wołamy środkowego blisko, później siódemeczka i dogranie. I już mamy tak jakby zarys naszej taktyki dla naszego rozgrywającego.
I później porównujemy to wszystko z naszą dystrybucją, czyli jak do tej pory my graliśmy. I to działa tak samo z wyborem tych spotkań. Nie zawsze wybieramy 5 ostatnich spotkań, bo okazuje się, że w którymś ze spotkań jeden z naszych zawodników miał kontuzję. Więc staramy się, z kluczowych zawodników miał kontuzję, więc staramy się na przykład pominąć to spotkanie i wybieramy sobie kolejne takie. Albo jak już wiemy, że graliśmy powiedzmy z jakimś słabszym zespołem i trochę mieszaliśmy w dystrybucji, żeby ta dystrybucja zawsze, no nie zawsze się tak udaje, ale żeby w miarę była na równym poziomie, tak? Żeby nasz przeciwnik też miał jakieś utrudnione zadanie, tak? Przechodzimy do analizy z naszym rozgrywającym, czyli podstawowa dystrybucja z podziałem na bazy po przyjęciu pozytywnym oraz taki generalnie total, bo może być tak, że w ostatnich spotkaniach na przykład nie używał któregoś ze skrzydeł, znaczy używał je mniej. Dystrybucja normalnie po przyjęciu na trzeci metr, bo niektórzy z rozgrywających nie używają już wtedy praktycznie w ogóle środka. Analizujemy również wszystkie rotacje oraz to, czy rozgrywający jest w pierwszej czy w drugiej linii. I na samym końcu analiza tego, czy nasz rozgrywający powtarza po błędzie, czy po zepsutym. To jest też dosyć bardzo kluczowe, bo jeżeli zauważymy taką zależność, że nasz rozgrywający albo rozgrywający drużyny przeciwnej nie powtarza tych piłek, to już możemy sobie zawęzić blok. Możemy przesuwać i grać opcją. Tak? Skoro tak wychodzi i tak widzimy na przykład na wideo, to jest sytuacja 1:1. Obstawiamy wszystko na to, że tego skrzydła na przykład nie ma i może się uda nam zablokować dalej. Tak mniej więcej wygląda nasz arkusz do dystrybucji, czyli tu mamy przyjęcie pozytywne i perfekcyjne, podstawowo baza 1, baza 7, baza 2. Tu mamy połączone bazy ze względu na to, żebyśmy mogli sobie sprawdzić, czy jest jakaś zależność między tym, że nasz rozgrywający zawsze, nasz czy drużyny przeciwnej, jak woła środkowego dalej, to trzyma taką samą zależność, tak? Więc w sumie tych KC to jest takie dogranie do prawie to samo co KM, tylko że środkowy wtedy nie idzie blisko, tylko idzie na środku boiska. Więc generalnie staraliśmy się połączyć te dwie, żeby szukać takiej zależności. Czyli mamy baza 1, były 64 piłki pokazane, każda ze stref ile dostała tych piłek oraz jaki to był procent. Czyli już po prostu wiemy, na pierwszy rzut oka rzuca nam się, że jeżeli rozgrywający woła bazę 1, to najmniej było prawego skrzydła. Tak? I tak jedziemy sobie, tak jak już wcześniej powiedziałem, po rotacjach, po przyjęciu po tym, w zależności od tego, który środkowy jest z przodu, czy atakujący jest w pierwszej, czy w drugiej linii, różne sposoby do grania. I tutaj już zbieramy nasze informacje, które są do game planu. Tutaj kiedyś stworzyłem taki arkusz. Jest on odwzorowaniem boiska, każda ze stref i to, co tam rozgrywający w danym momencie w danym miejscu na boisku wystawia. Czemu on służył? Przede wszystkim, jak mamy rozgrywającego, który bardzo pilnuje swojej dystrybucji i staramy się już znaleźć naprawdę coś na niego, to w tym arkuszu zawsze coś udało się takiego znaleźć. Czyli na przykład umawialiśmy się z naszymi środkowymi, że jeżeli jest rozgrywający w strefie trzeciej, wtedy uważamy na pierwsze tempo i piłkę na lewe skrzydło. Generalnie odpuszczaliśmy na przykład tutaj prawe skrzydło. Możemy zobaczyć, że też piłki na trzecim metrze w ogóle nie grał ten rozgrywający do środka, więc już mogliśmy stanąć sobie dosyć szerzej. Tych piłek, które były tutaj, jeszcze wtedy nie pisałem. Generalnie to powinny piłki dotyczyć highballi, ale stwierdziliśmy, że jeżeli będziemy pisać KM po prostu minus, to wtedy wszystko nam wyjdzie. Tu jak widzimy, że na przykład jeżeli miał piłkę blisko siatki, to już nie grał przerzutami do tyłu po przekroczeniu linii środkowej. Kontynuując właśnie tutaj pracę z rozgrywającymi, to co robimy przed meczem, czyli przygotowujemy taktykę na mecz, na meczu. Sprawdzamy reakcje środkowych przeciwnika, pilnujemy naszej dystrybucji.
i wszystkie sugestie przekazujemy na ławkę. Czyli to, co do tej pory przygotowaliśmy podczas tego spotkania z naszym środkowym, my mamy tak jakby kopię tych wszystkich notatek i pilnujemy, czy się sprawdza, tak jak, czy te środkowi reagują tak samo, czy to zmieniają, czy może zauważyli coś innego i czy reagują tak jakby, czy korzystali z naszej dystrybucji, tak? Czy wiedzą teoretycznie, co gramy, czy dają się nabrać, czy wtedy powinniśmy troszkę coś pozmieniać. Wszystkie sugestie idą od razu na ławkę, żeby to jak najszybciej wprowadzić do działania i żeby ewentualnie szybko pozmieniać, żeby rozgrywający miał czas na zmianę planu swojej gry. To, co następuje po meczu, to jest luźna rozmowa o przebiegu spotkania, wyjaśnienie niezrozumiałych sytuacji i przygotowanie albo najpierw tym. No właśnie, często było tak, jak mieliśmy tam te cztery typy, to wiadomo, że cztery typy rozgrywających, no to powiedzmy, że z tym drugim rozgrywającym nie gadamy, bo nie grał, tak? Ale rozmowa z pierwszym rozgrywającym była tak. Czemu zagrałeś tak? Umawialiśmy się, że zagrałeś inaczej. Bo tak chciałem. Druga próba. Bo tak chciałem. No to wtedy tak jakby już nie ma sensu tej rozmowy, według mnie. Ale z ludźmi, którzy chcą pracować, którzy chcą tak jakby pomocy z naszej strony, taka luźna rozmowa jest potrzebna i też zrozumienie tego, czemu w danej sytuacji on to zagrał, tak? Bo nam by się wydawało, miałeś grać pierwsze tempo, ale czemu nie zagrałeś pierwszego tempa? Bo widziałem, że środkowy drużyny przeciwnej śledził nas. Chciałem go uruchomić, ale w innej sytuacji. Później nie miałem przyjęcia. No to okej, okay, jest jakiś tak jakby alibi, tak? Jest jakaś tam, powiedzmy, może wymówka tego, ale taka rozmowa jest na pewno bardzo ważna po meczu, też nie jakaś taka agresywna i atakująca. Następnie to, co robimy, no to przygotowanie całego pociętego meczu, już po prostu akcja po akcji dla rozgrywającego, żeby mógł obejrzeć sobie jeszcze raz wszystkie swoje side-outy, wszystkie swoje wystawy. I najlepiej, bo to wideo pocięte możemy już dać mu pokazać w autokarze, że jedni chcą po prostu mieć chłodną głowę i nie potrzebują oglądać tego od razu, ale drudzy wolą na bieżąco sobie to obejrzeć i ten mecz już zostawić następnego dnia, do niego nie wracać. Wideo, jak tniecie, to tniecie chronologicznie, ma akcję po akcji, czy na przykład dzielicie na... Różnie. Różnie to zależy od tego, czego oczekuje nasz rozgrywający. Zdarzały się takie sytuacje, że normalnie całe wideo cięliśmy akcja po akcji, bo chciał zobaczyć swoje wybory, ale były też takie mecze, gdzie po prostu chciał zobaczyć tylko swój side-out, tak, żeby nie oglądać wszystkich. To jest pierwsza odprawa dla ekipy, dla całej drużyny, a jako sztab, jeżeli mamy mecz weekendowy i wszystkie mecze, które zostały już rozegrane, mamy zrobione, przerobione, to już pierwszą odprawę robimy mniej więcej wtorek, tak, to jest po prostu... Tak, spotykamy się mniej więcej po siłowni między jednym a drugim treningiem, już robimy całą taką pracę naszą sztabową, czyli każdy przychodzi ze swoimi notatkami, uwagami, sugestiami i oglądamy wszystkie kierunki ataków, zajmujemy się dystrybucją i żeby już na pierwszy trening po tym naszym spotkaniu, już żeby były jakieś takie informacje do tego, jak przygotować trening, informacje dla chłopaków, co, z kim mamy do czynienia, tak? Że na przykład w pierwszej rundzie gościu atakował tylko do skosu. Teraz już było więcej proste. Jak robimy na przykład ćwiczenie na blok, to od razu jest powiedziane, ok, na podejście teraz stoi zawodnik taki i taki. W pierwszej rundzie używał więcej skosu. Teraz będziemy zasłaniać mu prostą. I robimy takie wizualizacje. Później z kolejnymi dniami staramy się dawać troszkę więcej informacji tym zawodnikom, żeby tak jakby ogrom informacji, może nawet nie ogrom, no bo na naszym gameplanie głównym jest 5 punktów dotyczących dystrybucji i jakieś uwagi typu, że nie gra krótkiej z tyłu, czy jak będzie dogranie, nie wiem, do dwójki, albo będzie jakiś zawodnik na boisku, to coś się zmienia, tak? Praca ze środkowymi odbywa się praktycznie w ciągu tygodnia, tak? Bo po prostu wiemy, że im oni są tak jakby przyzwyczajeni do tego, żeby jak najwięcej tych informacji chłonąć i już na, bodajże, jeżeli gramy w sobotę, w piątek, mamy odprawę, tak? No to już środa po południu, to już zaczynamy jakieś takie ćwiczenia, żeby już po prostu nawiązać do dystrybucji rozgrywającego, z którym będziemy. Czyli na przykład wrzucamy, będziemy grali tylko side-outy albo freebole, gdzie jest dużo przesunięty, gdzie środkowy idzie blisko,
Więc już na takie rzeczy tam zwracamy i też wszystkie te informacje idą właśnie do środkowych. Praca ze środkowymi, no to jest chyba, nie wiem, łatwiejsza niż z rozgrywającym na pewno, ale pokazujemy im wszystkie kierunki ataków z ostatnich spotkań, plus omawiamy na przykład zależności, jeśli występują. Jeżeli dany środkowy, jest kilku takich w lidze, że jak robią najście z, tak jakby z pierwszej strefy, to wracają atakiem do piątki, tak, jeżeli nachodzą w ustawieniu P3, P6. Więc wszystkie takie jakby ciekawostki już staramy się im przekazywać w ciągu tygodnia. Dystrybucja to jest też, o czym już rozmawialiśmy, że to w ciągu tygodnia podczas treningów, podczas fragmentów już staramy się zwracać uwagę na to, że to dogranie teraz będziemy robić tak, tu musimy zmienić, żeby jak najwięcej takich powtórzeń mogło być. No i przyjęcie zagrywki przeciwnika. To ustalamy podczas wideo, za którą część boiska oni są odpowiedzialni, ale to jak już będziemy mówić o przyjęciu i zagrywce, no to wtedy już tam poruszymy ten temat. Kierunki ataku i bloku, blok i obrona. Kierunki ataku i założenia, blok, obrona. Tutaj głównie dotyczy to jest akurat część naszego game planu, nie jest to coś, nie wiem, chyba nadzwyczajnego, bo sporo osób tak samo prezentuje game plany u siebie w klubach. Najważniejsze informacje to są przykładowe, oczywiście nazwiska, kierunki ataków są innych zawodników, ale to, co jest najważniejsze, informacje, jakie zawieramy. Czyli na górze dajemy od razu dwie główne armaty, dwóch głównych atakujących. Co blokujemy im w pierwszej linii? Rączka, no to jest wiadomo, zostawiamy na piłkę, prosta B1, czyli zamykamy. Jak mamy do wyboru rękę albo B1, to w zależności od tego, czy zdążymy, tak? Bo jeżeli przeciwnik dużo gra środkiem, mamy tą pomoc, nie zawsze damy radę zdążyć, tak? Więc żeby nie było żadnych tam problemów, ustalamy, że ok, skaczemy sobie rączkę, skaczemy albo zamykamy prostą, jeżeli zdążymy, jeżeli na przykład to jest piłka ta super, czyli ta ciut wyższa niż quick. Na samym dole dajemy informacje, które są do highbola, dotyczą to, czy skaczemy właśnie potrójnym, nasze ustawienie dla pozycji numer 6 oraz w miarę możliwości, jak wiemy, gdzie dokładnie powinien stać libero, no to go tam dorzucamy, tak? Czy to jest po prostu długi atak bardziej do narożnika, czy jak na przykład Kaczmarek posiada taki plasik, który kończy się mniej więcej gdzieś tutaj, tak? Więc już też musimy też to zaznaczyć u nas na gameplanie. Każdy z zawodników dostaje taki gameplan przed dzień meczu. Wszystkie kierunki pokazujemy, czyli jeżeli dany zawodnik jest atakującym, to pokazujemy oczywiście pierwsza linia, druga linia, do tego dokładamy highbole oraz quickie z lewego skrzydła. Jeżeli jest tam dużo tych piłek, czy tam highboli na lewym, to też oczywiście to pokazujemy. Jeżeli znajdziemy jakąś taką zależność dla danego zawodnika, że albo nie mamy kierunku konkretnego dla niego, bo to jest na przykład, obstawiam, czwarty przyjmujący, no to piszemy tak jakby taką ogólną jego charakterystykę, tak? Czyli że on tu akurat jest soft solution and pushes on highball, czyli że na przykład na highballach strasznie dużo mamy plasów albo jakiś kiwek w prób wciśnięcia piłki pomiędzy blok a siatkę. Tu mamy tylko dotyczące dla środkowych, powiedzmy, że było ich tylko dwóch. Te kolorki, które są, jeżeli jest na przykład hands be one, no to dotyczy to tego, że na normalnej piłce, czyli na quicku skaczemy mu łapkę, ale jeżeli zdążymy, to zamykamy mu tylko prostą, bo on potrafi tutaj w tą stronę zaatakować. Przechodzimy do wideo dla przyjmujących. Na tym wideo takie aspekty, jakie poruszamy, czyli kierunki, co możemy używać, czyli używamy na przykład map ciepła do określenia miejsca, które najczęściej zagrywa przeciwnik. Można zacząć od pokazywania od najlepszego zagrywającego albo na przykład po ustawieniach. Zawsze wideo zaczynamy od zagrywek, które najczęściej się powtarzają, czyli w ten sam kierunek. Później przechodzimy przez skróty, a ostatnim etapem no to są te zagrywki wyjątkowe, czyli jeżeli ktoś ma jakieś fejki, czyli rzuca sobie piłkę do zagrywki z wyskoku, zmienia to na flota, albo ma jakieś swoje charakterystyczne rzeczy, właśnie czy przy podrzucie, czy po czacie, czy po serii zagrywki, bo wiadomo,
że jak jest seria zagrywek, no to wiadomo, że którąś może zagrywać lżej, zagrać skróta bądź zmienić kierunek. I na samym końcu już mamy tutaj skróty i odpowiedzialność za nie. I tu już wtedy decydujemy, kto jest odpowiedzialny za którą część i tutaj głos należy do libero, tak? Czyli Damian Wojtaszek już tutaj decyduje, w którym ustawieniu, na kogo możemy trafić i przy którym zawodniku, którą część boiska on jest w stanie pokryć, gdzie będziemy potrzebować stanąć w czterech razem z naszym atakującym oraz to, które skróty jest w stanie wziąć nasz środkowy albo gdzie ustawić tego środkowego w danym ustawieniu. Tak mniej więcej wygląda arkusz, z którego korzystamy. Jest to taki arkusz normalnie roboczy. Mamy dwa boiska, to jest akurat kampa. Mamy dwa boiska, jedno jest do jumpu, drugie do flotu. Wszystkie spotkania, jakie mamy, no to były postrzałkowane przez Marcina od nas. Mamy różne zależności, żebyśmy wiedzieli, w ogóle z kim mamy do czynienia też, albo jakie on ma rodzaje zagrywek. Stworzyliśmy sobie taką tabelkę, gdzie mamy liczbę wszystkich zagrywek, ile było z tego, ile było jumpów, ile było flotów. Wiemy, że na przykład nie grał hybrydy, że były jakieś shorty i trzy zagrywki po czasie. To też jest dosyć ważne, bo wtedy wiemy, czy warto na przykład na danego zawodnika brać czas i co on robi po tym czasie. Jeżeli ma jakoś swoje ulubione zagranie, no to, a robi nam niestety nam szkody, no to wtedy możemy wiedzieć, że okej, bierzemy czas, ale pamiętajcie, że po czasie on zagrywa na przykład skróty, tak? Tu mamy sekwencję zagrywek, czyli co się dzieje w pierwszej, drugiej, trzeciej i generalnie tak dalej. Często tu wychodzą właśnie zależności, że druga to może jest większa liczba skrótów, albo na przykład zmienia kierunek po kolejnej. To wszystko można oczywiście automatycznie przenieść się w Volley Station do wideo, żeby to obejrzeć. A tak wygląda nasz mniej więcej kartka z game planu od przyjęcia, tak? Co bierzemy pod uwagę podczas zagrywki przeciwnika, jeżeli to ustalamy. Rodzaj zagrywki, czy jest to jump, czy to jest float, hybryda. Każda z tych informacji musi być zapisana przy danym zawodniku. Nazwiska jak zwykle pozmieniałem, bo to jest z innego game planu. Więc wiemy, z kim mamy do czynienia, tak? Czy dany zawodnik zagrywa tylko z wyskoku, czy ma mieszaną zagrywkę, czy to jest hybryda, czy co. Jaki jest jej procentowy udział, jeśli posiada kilka, czyli na przykład dajmy tu Firlaya, 69% jumpa, 31% flota, miejsca, z których zagrywa, oraz tutaj dodaliśmy sobie asiki, czyli to są te miejsca, w których powinniśmy najbardziej uważać. Oczywiście te miejsca, gdzie najwięcej zagrywek było danych, czyli ta czerwona kreska, też jest bardzo ważne. Czy zagrywa fejki? Już o tym mówiliśmy. Procentowy udział skrótów. Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek skróty, to od razu zapisujemy te skróty, tak? I wiemy, że na przykład 3% to nie jest jakaś tam duża wartość w zależności, chociaż też ile meczy analizujemy, ale na ogół 3% przy 5 spotkaniach, które analizujemy, no to jest z rzędu, nie wiem, 2 zagrywek, 3 może, nawet mniej. Jeżeli ktoś już zagrywa 20% shortów, no to już jest bardzo ważna dla nas informacja i już wtedy wiemy, że na przykład musimy tutaj postawić środkowego albo jak trafić z dobrym ustawieniem, żeby ten środkowy mógł wziąć tą piłkę, tak? Tutaj chciałem zaprezentować kilka sposobów przygotowania zagrywki. Spotkałem się z tym u różnych trenerów. To oczywiście są screeny z Volley Station, te możliwości oprócz tego, bo to jest mój wymysł w Paint'cie. Ale generalnie jedni trenerzy wolą oglądać sobie zagrywki i sami stawiać kropki i w momencie, gdy tych kropek uzbiera się więcej, zaznaczają sobie to miejsce, że tam zagrywka jest, że sporo zagrywek leci właśnie w tamto miejsce. Możemy wykorzystać strzałki, które są automatycznie generowane z programu, ale też możemy sami sobie te strzałki wstawiać. Mapy ciepła, no to już tutaj przerabialiśmy. Jest też możliwość zrobienia sobie oznakowaniu po skuteczności zagrywki. Dodatkowe czynności, jakie może przeprowadzić statystyk, no to jest analiza liczb. Wiadomo, że analizujemy te liczby co kilka spotkań. Mniej więcej jest to 5-6 spotkań kolejnych plus dodatkowa analiza dystrybucji z naszym rozgrywającym, tak? Ale analiza liczb tutaj mam na myśli, czyli skuteczność naszego ataku, skuteczność naszego przyjęcia czy zagrywki, jeżeli to szybko analizujemy.
to jesteśmy w stanie te informacje przekazać do głównego trenera, do sztabu i wtedy troszkę zmodyfikować plan treningowy albo przygotowanie na kolejny mecz. Oczywiście montaże, też miałem w swojej przygodzie takiego zawodnika, który po każdym meczu chciał wszystkie swoje ataki, wszystkie swoje dotknięcia piłki. Nie wiem, co mu to dało, bo jakby nie robił żadnego postępu przy oglądaniu tego, tylko sam się denerwował na siebie. No ale to zrobienie montażu nie jest jakieś, powiedzmy, czasochłodne. Analiza kierunków ataków. No to też jest jedna z ciekawszych rzeczy, bo wiadomo, że co jakiś czas musimy zrobić taką analizę, bo przeciwnik już ustawi na nas tak blok obronę, że już naprawdę może być ciężko zdobyć punkt tego ataku. Tak? Dlatego staramy się też analizować te kierunki, jeżeli widzimy jakieś tam różne zależności typu, że no już kolejna drużyna odsłania nam prostą, to znaczy, że jest szansa, żebyśmy tam zaczęli atakować, więc musimy coś zmienić w treningu albo zobaczyć, że na przykład czy ta wystawa nie była wymuszająca taka, czy zawodnik za bardzo nie wchodził w boisko. Więc to wszystko na podstawie wideo i analizy jesteśmy w stanie się dowiedzieć i przekazać też informacje dla zawodników czy dla sztabu. Analiza kierunków zagrywki. No to podczas meczu jesteśmy w stanie, oprócz tego, że też analizujemy tak samo jak kierunki naszego ataku, robimy taki podobny game plan dla naszej drużyny, że wiemy, gdzie na przykład dany zawodnik najwięcej zagrywa, które to są jego miejsca i co jakiś czas wprowadzamy takie ćwiczenia, że tej strefy już nie używasz, tak? Spróbuj używać, rozkładamy materace, różne formy są ćwiczeń i staramy się, żeby tak jakby otworzył sobie ten kort, bo to nawet lżejsza zagrywka może znacznie nam ułatwić całą tam grę. I oczywiście wszystko analizujemy podczas meczu, który trwa, tak? Jeżeli widzimy jakąś zależność, że jak nasz zawodnik idzie na zagrywkę, to oni stają w czterech, a to jest jego ulubiony kierunek, albo widzimy, że się przesuwają i libero zostawia dużo miejsca w jedynce, no to staramy się już dać taką podpowiedź od razu bezpośrednio do zawodnika, jeżeli siedzimy po tej samej stronie, co on zagrywa, albo idziemy i czytam na słuchawce, na czacie, piszemy do trenera, a on to mu już przekazuje. Kolejną rzeczą, którą można wykorzystać, wystarczy posiadać speed gun, czyli ten pistolet mierzący prędkość. Tu mamy akurat, jest arkusz Piotrka Grabana. Mamy naszych zawodników z 2020-2021. Naszych zawodników mierzyliśmy prędkość ich, żeby sprawdzić, jak sobie dają radę na treningu i czy ta prędkość na przykład nie spada im podczas meczu. Albo może rośnie liczba zagrywek i ten. Jeżeli ktoś nie ma statystyka, a chciałby coś od siebie dać na ławce, mieć jakieś informacje, to wydaje mi się, że najłatwiejszą rzeczą, jaka może być, którą możemy wykorzystać w Volley Station, nawet zrobić sobie screena, wydrukować i dzięki temu, że dajemy sobie sami ustawienia, jakie chcemy, czyli na przykład P1 na P1, możemy wpisać sobie numery zawodników. Wiemy, kto na kogo trafi. Dodatkowo mamy strzałki. I za pomocą zwykłego długopisu, jeżeli nie mamy właśnie statystyka, podczas meczu jesteśmy w stanie sobie narysować kierunki ataku i pokazać czynom na przerwie technicznej od razu. Tak? Tak samo możemy, jeżeli analizujemy jakiegoś przeciwnika, to robimy to samo. Linijka, czy nawet bez linijki, stawiamy kropki, znaczenia są dowolne. Tutaj był jeden z takich z pierwszych arkuszy, który gdzieś tam pojawił się na ławce. Zwykłe ustawienia, czyli P1, P2, P3, P4, P6, dogranie do dwójki, tak, dogranie do czwórki. Tu już są te strzałki, bo właśnie to było bliskie dogranie i dalekie dogranie. I ten arkusz służył po prostu do sprawdzenia ruchu i reakcji środkowych. Tak? Czyli jeżeli było dobre przyjęcie na przykład w P1, i nasz środkowy poszedł blisko, no to zarysowaliśmy strzałkę w górę, że na przykład wyskoczył do pierwszego tempa. Jeżeli poszedł w którąś stronę, bo wybrał sobie, na przykład odpuścił naszego środkowego i atakującego, poszedł od razu do naszego przyjmującego, no to wtedy rysowaliśmy sobie zwykłe takie strzałki. Myślę, że to możecie sobie wykorzystać, jeżeli potrzebujecie, może ktoś będzie miał wenę na stworzenie jakiegoś, nie wiem, swojego innego arkusza, albo może po prostu się podzieli zaraz tym, na czym pracuję.
kolejna możliwość, tu możemy sobie wystawić z wszystkich przyjmujących, których mamy. Mamy wszystkie ustawienia, wszystkie bazy dla naszego rozgrywającego, krótka z tyłu, krótka z przodu, krótka, tu są podwójne haki, przesunięta, wszystkie jakby możliwości. No i ostatni, już chyba najprostszy z możliwych, zwykłe boisko, ludziki, wpisujemy sobie numery, który jest z tych atakujących oraz kierunki, jakie po prostu on sobie wybiera, tak? Czyli prosta atakujący, druga linia. Można to robić różnymi kolorami. Zaczyna się sezon i wiadomo, składy drużyn się zmieniają. To do pierwszego meczu na jakiej wideo pracujecie? Czy jakieś sparingowe, czy szukacie z poprzednich sezonów? Czy indywidualnie do pozycji, w których ci zawodnicy grali wcześniej? To jest trudne, jakby zrobić do pierwszych kolejek. Tak jakby wszyscy statystycy w Plus Lidze, myślę, że Tauro Lidze i w ogóle tutaj w Polsce tak dobrze ze sobą współpracujemy, że wymieniamy się materiałami ze sparingów, tak? Czyli jeżeli ktoś gra sparing, to od razu materiał jest wrzucony razem ze scoutem na serwer, my go sobie pobieramy, obrabiamy pod siebie i mamy. Jeżeli zdarza się taka sytuacja, że zawodnik dołącza do drużyny dosyć późno, bo był na kadrze, no to szukamy na przykład jego ataków z kadry, tak? Że szukamy jakichś tam zależności. Zawsze jest mieć lepiej jakiś plan niż go nie mieć, tak? Czyli nawet zwykłe założenie, zobaczmy, tu on wychodzi, robi to, tamto, wybiera główny kierunek, skos, ok, wybieramy skos, blokujemy mu ten skos i jesteśmy na tym skosie. Mamy na to cały mecz, jesteśmy w stanie zmienić kierunek bloku, więc tak z tego mniej więcej można korzystać. Jeżeli ktoś sobie życzy, żeby mu zrobić jakiś montaż właśnie z przyjęciem albo w piłek, które wpadają między na przykład dwóch zawodników, no to robimy, to nie ma problemu, tak? Był trener X, który kończył się mecz, on ode mnie już jak wsiedliśmy do autokaru, brał ode mnie laptopa, chciał oglądać ten mecz, oglądał w przyspieszonym tempie, zatrzymywał sobie akcję, nagrywał na WhatsAppa wideo i już do chłopaków wysyłał. Więc często były nawet takie sytuacje, że oni jeszcze nie zdążyli przyjść z szatni i usiąść do tego autokaru, nie pojechaliśmy na kolację, a już tam na grupie były powiadomienia, tak? I to musisz robić tak, to musisz robić tak, nie? Ja wiem, że oni już nie oglądali tego, tak? Że to było na zasadzie takie, no za dużo tego, ile można? Skończyliśmy mecz, przegraliśmy, wygraliśmy, daj się pocieszyć, daj się posmucić, tak? Więc... Powiedziałeś, no nie każdy chce od razu oglądać. No na przykład Andrea miał taką zasadę, że on po meczu nigdy nie gadał. Nigdy nie gadał po meczu i nawet jeżeli to był piątek i mieliśmy trening w poniedziałek, nie poruszał tematu takiego, który powiedzmy był oczywisty, dotyczył meczu. Spotykaliśmy się zawsze w poniedziałek na treningu, w kółeczku, przed okrzykiem, tak, temat meczu był taki, zagraliśmy to, dobrze. W międzyczasie też była okazja na spojrzenie w liczby dogłębnie, zobaczenie co tam, wiesz, co tam gra, nie gra, przegraliśmy tym i tym. Ale nigdy tak, żeby po meczu od razu robić analizę, bo wiem, że chłopaki na pewno tego nie oglądają, tak.